Geograf, miłośnik niskich temperatur, fotograf, dla którego polska stacja antarktyczna stała się drugim domem, a pingwiny i foki przyjaciółmi. Zapraszam Was na wywiad z wyjątkowym Tomkiem Kurczawą. Tomek, przyznaj się, dlaczego uciekłeś po 513 dniach z polskiej antarktycznej stacji badawczej? No i dlaczego przemyciłeś pingwina, który właśnie przeprowadza z Tobą wywiad? Ja nie chciałem uciekać z tej stacji. Powrót tutaj był wymuszony, bo skończył mi się kontrakt. Mhm. No ale już czas był wrócić. Półtora roku w tym zimnie z pingwinami. No już czas na powrót do domu, chociaż na chwilę. No a pingwin gdzieś się wpałętał w torby. Wskoczył do takiego kontenera, czy wypłynęliście, bo rozumiem, że płynęliście statkiem, przemieszczaliście się, no dosyć długi okres to był, prawda? Nie wiem, 30-40 dni się płynie? Prawie 40 dni płynęliśmy bezpośrednio ze stacji do Polski, więc obskoczyliśmy cały świat. No to jak mówiliśmy o pingwinach, to powiedz mi, gdzie pingwiny mają kolana? Pingwiny mają kolana tam, gdzie my. W tym samym miejscu, tylko ich nie widać. Są pod futerkiem. O, faktycznie, to by się zgadzało. No, tak mniej więcej. Mniej więcej tak to wygląda. Są takimi skejtami. Poza pingwinami, jakie zwierzęta jeszcze możemy spotkać na Arktyce? No, możemy spotkać pingwiny i to jest najbardziej oczywiste. I na wyspie są trzy gatunki. A poza pingwinami? A poza pingwinami to wchodzimy w świat zwierząt morskich. To jest taki najciekawszy świat i tam są wieloryby, więc są różnego rodzaju humbaki, są wieloryby, które nazywają się minki, są sejwale, do tego odwiedzają nas czasem orki, są też lamparty morskie i ukochane słonie morskie i całe mnóstwo ptaków takich latających, nie że pingwinów. Ty byłeś Zodiac Driverem, czyli kierowcą takiego pontonu, który ma 60 koni mechanicznych? No w zależności jaki silnik był, jak się zepsuła 60, to trzeba było założyć 40, ale tak, no ma moc. To jest taka kawałek gumy nadmuchanej z metalowym dnem, samoluminiowym, no i temu trzeba powierzyć swoje życie. Jakie funkcje jeszcze inne pełniłeś poza byciem kierowcą takiego pontonu na stacji badawczej? No na pewno do moich głównych zadań należało latanie dronem, więc pilotowałem dużą maszynę, którą robiłem zdjęcia i na podstawie tych zdjęć później były wykonywane mapy tego, gdzie znajdują się zwierzęta, ile ich jest, mogliśmy je policzyć, zobaczyć jak one się zmieniają, a oprócz tego pełniłem wszystkie takie domowe funkcje. Jak zabija się nudę? Bo podejrzewam, że jednak no, będąc tam tyle czasu, w bardzo jednak monotonnym po jakimś czasie środowisku, w bardzo ograniczonej przestrzeni, no ta nuda musi się wkradać. Ja wziąłem na stację farby, płótna oraz studio fotograficzne i a propos tej nudy nie zdążyłem wykorzystać ani jednego, ani drugiego, więc wszystko leżało zamknięte. Ten czas bardziej był spożytkowany dla siebie. Ludzie czytali sobie książki, oglądaliśmy wspólnie filmy, czasem nawet graliśmy w gry planszowe. Taka rutyna tego dnia codziennego sprawiała, że tą zimową monotonię udało nam się jakoś tak przebrnąć. Najtrudniejszy moment w trakcie Twojego pobytu? Mówię o takim momencie trudnym w trakcie realizacji jakiegoś zadania zawodowego, albo właśnie takim personalnym. Czy były takie personalne, trudne momenty? Wiesz, na rosyjskiej stacji badawczej, jak jeden uczestnik zdradzał drugiemu zakończenie książki, to dostawał nóż w plecy. To dostawał nóż w plecy, są takie historie, więc... U nas obyło się bez noży. Złe chwile były. No nie da się uniknąć tego, jeżeli jesteśmy oddzieleni 14 tysięcy kilometrów w linii prostej od kraju i sobie żyjemy tam, tworząc jakąś taką małą bańkę i dostajemy jakieś informacje z kraju, że dzieje się coś złego, no to wtedy to nas też boli, dotyczy i to są takie gorsze chwile. I ja miałem taki moment w połowie mojego wyjazdu, mniej więcej, gdzieś połowa czerwca. I to był no, ciężki czas, ale trzeba było jakoś stanąć na nogi, poradzić sobie i ruszyć dalej. Bo takie prywatne
prywatne problemy myślę, że każdy z nas miał. No każdy gdzieś spotkał się z jakimś niemiłym telefonem, informacją i ten ból był. Często sobie każdy musiał poradzić sam albo w tych małych grupkach, które stały. Ale największym takim ciosem dla całej stacji myślę, że była śmierć naszego ratownika. Zmarł nam na rękach na stacji. No i to była taka chwila... Co się stało? Maciek miał zator i niestety się nie udało go odratować. Miał 26 lat i był cudownym chłopakiem. I miał chyba najbardziej poukładane z nas wszystkich w głowie. Był dla mnie jak brat. Byliśmy najmłodsi, więc dużo rzeczy razem robiliśmy. On motywował mnie do działania, ja motywowałem jego. I w tej całej naszej rodzinie, nie chcę powiedzieć, że nas to jakoś mocniej zbudowało później do takiej wspólnoty, bo byliśmy zgranym, jesteśmy zespołem cały czas, ale był to taki moment na przemyślenia. Czy na Antarktyce widać zmiany klimatu? Widać i widać je bardzo mocno. Najlepiej je widać, jak porównamy sobie zdjęcia czy filmy ludzi, którzy byli wcześniej niż my, gdzieś na przełomie 5-10 lat i widać je wyraźnie. Nawet takie małe zmiany można było odczuć już będąc w naszej skórze i patrząc naszymi oczami, bo te czoła lodowców bardzo drastycznie się cofały. Był moment, że w ciągu tygodnia kilkadziesiąt metrów lodu uciekło i pojawiały się nowe bramy. I to tak no, z dnia na dzień. Tak. Rozumiem tak bramę, że to jest jakiś po prostu otwór w tym lodzie. A no ten otwór właśnie się tak ułożył, że był fragment tutaj, drugi tutaj i został taki martwy lód na kamieniu. I tam normalnie zmieściłyby się no, takie kilka takich kontenerów. Pewnie. Antarktyda, Arktyka, Antarktyka? Coś no, tu nie tyka. No. Jakiego słowa powinnam używać? Jeżeli mówimy o miejscu, gdzie jest stacja, to mówimy Antarktyka, bo to jest obszar kontynentu Antarktydy wraz z oceanami i okolicznymi wyspami, a Arktyka mówimy na to, co jest na północy. I to jako ten samozwańczy informator i opiekun informacji. Na północy są niedźwiedzie, na południu są pingwiny. Tak jest, to akurat wiedziałam, ale ci wszyscy, którzy oglądają ten wywiad, właśnie się dowiedzieli, nie ma niedźwiedzi, słuchajcie, na biegunie południowym. Dokładnie. Nie ma tam też rdzennych mieszkańców. I czy to dobrze, że w ogóle ludzie tam trafili? Dobrze, chyba tak, bo przynajmniej wiemy o tym miejscu, że jest takie. Miałaś zresztą możliwość wchodzenia na masyw Winstona. Więc gdyby nie tamci ludzie, to by nikt o tym nie wiedział. Miejsce jest piękne i fajnie, że o tym wiemy, że możemy to badać. Niestety, albo chyba niestety bardziej, bardzo dużo ludzi przyjeżdża tam zobaczyć właśnie tylko i wyłącznie takiego pingwina, co generuje duże zniszczenia wśród środowiska. Wyobraźmy sobie, że na plaży schodzi kilkaset turystów tylko po to, żeby zobaczyć kilka pingwinków. No to niszczą trochę ten teren, ale jakby rozumiem, że każdy chce to zobaczyć. Ja sam chciałabym. Ja się, słuchaj, przebrałam za pingwina. Nie widziałam nigdy pingwina na żywo. Muszę się dzisiaj przejrzeć w lustrze. Powiedzmy, że zobaczę pingwina. Ten pingwin nie spełni moich oczekiwań to na pewno. Zróbmy tak, żeby twoje wyobrażenia tego pingwina były takie stuprocentowe, to zamknij oczy. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy to poskutkuje, ale musisz się teraz zaciągnąć. O Jezu, co mam zrobić? Wciągaj. Czuć czy nie czuć? No czuć. To już jest próbka zapachu pingwiniska sprzed kilku miesięcy, aha! Więc możliwe, że już... Ale poczekaj. Że już tak nie pachnie intensywnie, jak powinno. Szczerze to tak jak w kurniku. No tak. Tylko wyobraźmy sobie, że dookoła nas jest kilka tysięcy pingwinów i taplamy się po kostki w takim roztopionym kale, kupce, no to ten zapach jest dużo intensywniejszy. Jak ktoś wyjdzie sobie na teren pingwiniska, no to ma zakaz wstępu do stacji w tych ciuchach, no bo śmierdzi niesamowicie. Chcesz mi zrujnować mój wizerunek, tak, moje wyobrażenie pingwina. No bo to jest to, że my widzimy... jest słodkim, ślicznym ptaszkiem, który co prawda jest trochę taki nieporadny na lądzie, ale za to w wodzie tak. Jest świetnym pływakiem. Weźmy pod uwagę to, że programy przyrodnicze pokazują nam zawsze czystego pingwina, dostojnego. Tak nie jest. Jak jesteśmy na miejscu, to dopiero widzimy, że to jest kubkowate,
że jeden pingwin ma tylko jedno IQ, że one tylko dadzą radę w grupie, że ten pingwin sobie potrafi zrobić kilka kroków i nie wiedzieć, co dalej ma zrobić. No i wszystkie są brudne. Jedno gniazdo obok drugiego sobie jest i każdy strzela dookoła z siebie odchody, no to cała reszta też dostaje. Więc wszystko tam chodzi brudne. A najśmieszniej wyglądają małe pingwinki, które się przepierzają. To takie grubasy z irokezem. No jest coś pięknego w tej Antarktyce. C. Tak jest. No dobra, ale zanim była Antarktyka, były też inne wyprawy. Autostop i Azja. Autostop i Ameryka Południowa. Był też Spitsbergen. To się teraz tłumacz z tego wszystkiego. Wszystko się zaczęło przez pana dziekana, który powiedział na studiach, że nasz uniwersytet ma stację na Spitsbergenie i że bardzo chętnie weźmie studentów. No to powiedziałem, dlaczego nie? Czemu by nie spróbować? Zgłosiłem się i dostałem ultimatum, że muszę pokryć część kosztów wyjazdu na stację. Mówię, przełknę, ale kolejnym argumentem było to, że muszę zostać na całe 3 miesiące, czyli właściwie cały okres wakacji musiałem spędzić na totalnym odludziu, czyli w trochę mniejszym kontenerze niż ten, który miał 6 łóżek i tylko 6 łóżek, no i tam bez ogrzewania, bez bieżącej wody, z toaletą, taką wychodkiem. Nie wyglądasz na niezadowolonego, oczywiście, nawet po czasie. Że nie. A można było się myć raz na tydzień i nikt nie miał problemu. To jest ekstra. To jest ekstra. I tak się zaczęło. Tak się zaczęło to wszystko, że ten pociąg do zimnego miejsca jakoś się we mnie zakorzenił. Mówią na to arktyczna gorączka, ale ja to sobie przekładam na polarną, no bo muszę jakoś połączyć północ z południem. No i od tego czasu też zaczęły się inne wyjazdy. Autostop w Ameryce Południowej czy w Azji to też jest po części związane z projektem studenckim, jaki wymyśliliśmy. Nazywa się Geopraktyki i polega to na tym, że jedziemy w różne odległe miejsca, będąc studentami oczywiście, i z taką dzikością i chęcią poznawania świata zwiedzamy te kraje, ale robimy przy tym naukę. Wyobrażam sobie tę bandę studentów, którzy z dzikością poznają dany rejon. No, byliśmy na przykład w Boliwii, w Caldera Blanca, przy górze Charquini, przy lodowcu Charquini, i tam przez prawie 10 dni na 5000 metrów robiliśmy badania lodowca. Zrobiliśmy najdokładniejszą mapę lodowca i jego zasięgów w historii całej, ale nie obyło się to bez takich dziwnych przygód, no bo jak sama wiesz, na wysokości organizm różnie funkcjonuje. Z jakiej gliny ulepiony jest Tomasz Kurczapa? To jest lód, to nie jest glina. To jest kawał lodu. Ale chcesz powiedzieć, że jesteś po prostu zimnym draniem? Czy chcesz mi powiedzieć, że jesteś taki twardy, że to jest, nie wiem, różne warstwy masz? Glina jest powstałością po lodowcach, więc może to się trochę łączyć, ale bardziej bym w ten lód uciekał. Czyli coś nieprzewidywalnego, coś z jednej strony spokojnego, powolnego, ale jednak potężnego. Ładnie? Ładnie. Antarktyczna izolacja. 513 dni w jednym miejscu, można powiedzieć więzienie, ale jednak coś cudownego. Po wyjściu ze śmigłowca, jak już doleciałem do stacji, to prosiłem w pierwszych słowach o azyl. Chociaż spotkałem kolegów na stacji, powiedzieli mi, że to będzie moje najgorsze 1,5 roku w tym miejscu, że jest ciężko, że jest zimno, że jest dużo samotności, ale ja powiedziałem sobie, że nie. I faktycznie tak nie było. Piękny, biały teren dookoła stacji, to było coś, co od razu mi się bardzo spodobało. Więc chciałem tam zostać jak najdłużej, no i udało się. 1,5 roku spędzone we wspaniałej atmosferze, z wielorybami, z pingwinami dookoła. Było cudownym przeżyciem, gdzie mogłem spełniać swoje marzenia. I tam pierwszy raz właśnie leciałem śmigłowcem. Pierwszy raz uciekałem przed ogromnymi falami na Zodiaku. Pierwszy raz byłem przewrócony przez wiatr 3 razy w ciągu jednej minuty.
któregoś razu stwierdziłem, że muszę w końcu wyjechać pod namiot, że mam dość już stacji, mam dość tych wszystkich ludzi i chcę uciec. I tak też zrobiłem. Zapakowałem się na skuter, pojechałem skuterem kawałek od stacji, rozłożyłem namiot, usiadłem, patrzyłem w gwiazdy, słuchałem śpiewających lampartów morskich. Rano obudziło mnie słońce, patrzyłem na zatokę z powitą mgłą, a po lewej stronie miałem lodowiec, który się z tej mgły wynurzał, więc cudowny, piękny widok, że świeciło słońce, nie było wiatru, było rzeźko, jakieś minus 5, może 7 stopni, to postanowiłem popływać na flamingu. Ruszyliśmy naszym Zodiakiem po oceanie. To był wyjątkowy moment, bo po raz pierwszy ukazały nam się zwierzęta widmo, czyli orki. Zostaliśmy otoczeni przez kilkanaście orek, które pływały trochę z prawej strony, trochę z lewej strony, niektóre pod nami, niektóre przed nami. Pływaliśmy na tym 6-metrowym pontonie z tymi kilkumetrowymi, najgroźniejszymi drapieżnikami Antarktyki. Ciekawym zjawiskiem na Antarktyce było to, że podczas jednego miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć dwie pełnie księżyca, co zdarza się raz na 3 lata. Słonie morskie to są zwierzaki, które potrafią mieć do 3,5 tony i jest sobie taki jeden wielki samiec alfa, który leży na plaży i do obskoczenia ma 200 czasem samic, którymi musi się opiekować. One sobie wybierają takiego samca, który jest najsilniejszy, najstarszy, najbardziej poharatany, bo to jest znak, że on jest waleczny i da im młode, silne pokolenie. I mega śmieszne jest to, jak one ze sobą rozmawiają, bo tak jakbyśmy, nie wiem, może ja zademonstruję. To mniej więcej tak te małe słonie i większe słonie ze sobą gadają. Więc można tak sobie spróbować podyskutować z nimi i czasem da się nabrać te zwierzaki. Wieloryby, te potężne zwierzęta, są wspaniałe. Zdarzało nam się pływać na wyciągnięcie ręki z nimi. Kiedyś krzyknąłem nawet, hej chłopaki, wychodzimy z wody. I w tym momencie wieloryby zaczęły nam wypływać przy samym Zodiaku. Innym razem krzyknąłem do dwójki wielorybów, cześć, co tam słychać? To mały wieloryb obrócił się i tak jakby mnie zrozumiał, pomachał płetwą. Tomek, zrobiłeś mi dużą niespodziankę tym, że mogłam poczuć zapach pingwina. Ja też mam dla Ciebie niespodziankę, ale to jest niespodzianka, w której będę zadawała Ci pytania. O nie, oby nie z wiedzy. O tak, chowam się za kamerę. Czas start. Pierwsza Polka, która zdobyła samotnie biegun południowy, to Martyna Wojciechowska, B. Małgorzata Wojtaczka, C. Kaja Kraska. Idę. Kiedy stacja Artstowskiego nadała swój pierwszy telegram? A. 14 września 1974 roku, B. 2 maja 1976 roku, C. 26 lutego 1977 roku. Nie, no wiadomo, że w święto stacji. Trzecie, C. Który równoleżnik uznawany jest za granicę Antarktyki? A. 60, B. 70, C. 80. 60. Siła masz. Gdybyś spotkał 5-letniego siebie, co byś sobie powiedział? Idź od razu na biegun. Południowy. Jakim zwierzęciem chciałbyś być? Zastanawiałem się między lampartem morskim albo kumbakiem. Jeżeli miałbyś posiadać jakąś supermoc, co by to było? Latanie. Wyzwanie. Jak wyzwanie, to wyzwanie. Uwaga, raz, dwa, trzy. Czytasz ty.
Muszę dobrze czytać? Bzyczy, bzyk, znad, bzdury, zbikowanie, bzdury, bzyczy, bzdury, bzdurostwa, bzdurzy i nad bzurą w bzach bajdurzy. Tomek, pokaż mnie to. Ten wierszyk poprawimy. Obiecaj, że się poprawisz tutaj tak, do kamery. Nauczę się na pamięć. Nauczysz się, a teraz... Przepraszam, mamo. Biegun północny czy południowy? Południowy. Przeszłość czy przyszłość? Dzisiaj. Przyszłość. Doskonały plan czy totalny spontan? Spontan. Serce czy rozum? Serce i rozum. Let's go. Nie ma tam pingwinów, to są małpy. Obiecujesz ci, że następnym razem będą pingwiny? Czy kiedykolwiek zrobiliście coś, czego się później wstydziliście? Zdarzyło się. Oczywiście. Czy kiedykolwiek zapomnieliście zapłacić mandat? Tak, zdarzyło się. Nie, zawsze płaciłem. Czy kiedykolwiek przejechaliście swoją stację kolejową? O Jezus. No, zdarzyło się. I to niejednokrotnie. Ja to głównie jak PKS-em jeździłam, to przejeżdżałam. Ja też, ale dojeżdżałem na pętle i miałem dwa przystanki z powrotem, żeby wrócić, więc nie było tak źle. Tomek, bardzo ci dziękuję. Zabieram ci, słuchaj, to, ale za Proszę. Chwilę ci coś dam. Chcę cię uściskać. Bardzo serdecznie podziękować. Mam dla ciebie obiecany prezencik na spodziewanie. O, proszę, ja też proszę. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, mam nadzieję, że wow. się przyda, będziesz podróżował i wędrował. Tu mamy, słuchaj, taki mały drobiażdżek. No, w związku z tym, że jesteś dla nas ulepiony z pasji, to tutaj jest taki talerzyk, który jest oczywiście gliniany i tam jest napisane Tomasz, ulepiony z pasji. O ja, dziękuję bardzo. No to ja nie mogłem przyjechać z pustymi rękami, więc też coś dla ciebie mam. To jest niepowtarzalny taki jeden z gości na wyspie. Sam król, jeden, jedyny taki był na wyspie. Ale więc... ty go namalowałeś sam? Nie, no to jest zdjęcie, tylko jest na płótnie. Zdjęcie na płótnie? Tak. Ja cię kręcę, no wiesz, bo mówiłeś o tym, że malujesz, więc myślałam, że już... No jeszcze nie aż tak, jeszcze nie aż tak. Jeszcze raz ci bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że teraz w trójkę już możemy zaprosić naszych odbiorców, naszych gości do tego, żeby śledzili, co się będzie działo w następnych odcinkach. Ale to trzeba za kamyczka chociaż zrobić, a nie tak o... Za kamyczka zdjęcie? No bo pingwiny się oddają za kamyczki. Chcesz tortille z Nutellą? Umrę, tortille z Nutellą? Ja mam. Kradzione z Antarktyki.